Kolejna Grand Arena z kolejnym przeciwnikiem, ostatnia już z Lordzikiem, ostatnia runda tej 5v5 w tym roku. Jeżeli ktoś chce przesunąć sobie od razu do walk, wystarczy to na osi czasu sobie zrobić na YouTubie. I co tutaj mamy? Gościa, który ponad milion ma Legacy Championship Points, więc całkiem nieźle. Galactic Power ma mało, 8734, ale mierzę się z nim w tak zwanym finale. Natomiast jak tu się popatrzy do środka, to jest ciekawie, gdyż Lord Vader jest Relic 7 bez Ultimate'a, Jabby nie widać. To trochę zaskakujące, że tak powiem. Kapitale, czy on ma Profundity? Jest Profundity, Radus tylko 6 gwiazdek. Ciekawe, że dawno, dawno powinien gościu mieć raczej na 7. Zobaczmy, co boty nam powiedzą o tym pojedynku, gdyż jest dość ciekawy. I tak, poprawię mojego przeciwnika statystyki. Na reliku 5 o 9 postaci mniej, na 7 ma tylko 2 mniej, na 8 o 7, o 1 mniej na 9. W ataku wygranych ma nieco mniej, undersize'ów ma więcej, w defie mu się broni bardzo dużo. Banerów ma zdobytych nieco mniej, pól mniej i rund akurat nieco więcej, pól i rund więcej, przepraszam. Czyli dobrze gościu potrafi w ataku zagrać. Czy Roaster ma słabe, ewidentnie pewnie kisił po prostu, kisił gear i tak dalej i przez to szło jako tako na tej Grand Arenie. O 4 postaci mniej na girze 12, na 13, o 11 mniej. Modów sześciokropkowych ma mniej, plus 10 speed mniej, plus 15 mniej, plus 20 ma mniej, plus 25 ma więcej. No offense w sumie rzadko kiedy patrzę, ale więcej ma. Enfys Nest ma dużo szybszą, Relic 5, Tenacity bardzo, bardzo dużo. Vadera ma trochę wolniejszego, ale obrażeń więcej. Pieta ma dużo szybszego. O, widzę, że po zmianie modów trochę wolniejszy mój Piet się stał. Commander Ahsoka Tano ma wolniejszą. U mnie też nieco speed spadł. Starkillera ma szybszego, obrażeń więcej. Dasha Rendara ma dużo szybszego, jest na nim Omikron. Aiden Versio ma tego GIA nie zrobioną. Nie ma Inkwizytora, no ja mam, ale jeszcze nie w tej Grand Arenie. Malgusa ma wolniejszego, health trochę mniej, relik jeden poziom niżej. Radusa ma trochę szybszego z Omikronem, Jabby nie ma, Bena solo trochę wolniejszego, obrażeń nieco mniej, health nieco więcej. Hotbota zobaczmy, poprawię mój przeciwnik. No Galactic Power mam przewagę dość dużą, mody te najszybsze ma lepsze, znaczy ich więcej, relików ma dużo mniej, datakronów trochę mniej. I cóż, legendy, no tylko mam Jedi Mastera Kenobiego i Rey szybszego od niego. Szybsze postacie od niego. Statki, no Pieta ma na 8, reszta zrobiona. Zobaczmy data krony, coś tu się chowa. Jest dla Dasha Rendara, dla Fazmy pod TW, Darth Vader, SLKR i tyle. Mało data kronów, malutko. Jak się ten gościu przedarł w sumie tak w tym Kyber 1 został. Musi dobrze potrafić grać po prostu. Co tam na Grand Arenie wystawiał? Tutaj ktoś go nie przeszedł. Jest Radus i Bad Batchen ktoś grał. Qui-Gona, co ciekawe Grievous, Gasem i to, ale tak ledwo, ledwo Malgusa. Jest Maul. Coś tam na statkach. Gas, Exek, trzech atakerów. Ktoś próbował, ale no w złym składzie. Resorder, no i dalej już nie poszło. No i też myślałem nad tym, czy czasem Darth Vaderem nie zagrać na jego Rey, ale widzę, że nie ma to sensu. Tutaj przegrał. Jedi Master Kenobi, Rey, Gas, Rey, Jedi Training, Radus, Malgus, Qui-Gon, Maul, Geo, Resistance, Phasma, Profundity, Exe, no to na grubo, negocjator, no to dzisiaj będzie, pewnie statki mnie trochę może zatrzymają. Cóż, opatrzymy od razu jak tam przeciwnik wygląda, bo już faza ataku, gdy nagrywam to od razu. No i tak, nie grał jeszcze, a wystawił sam. Radus, Qui-Gon, Malgus, jest ten Lordzik bez datakronu poziom 9 i bez Ultimate'a.
Zobaczymy, czy sobie Treja da radę. Natomiast dolne pole to Rejka, Zenfys, Rey Jedi Training, a potem mamy Rey z Dashem, Beskar i Jedi Master Kenobi. Spróbujmy najpierw zagrać Treją. Zabrałem do ataku i Talon, i Marudera. I mam nadzieję, że tym razem coś tu się uda ugrać. Zobaczmy, co na tym Dotakronie jest. Reset cooldownów do 14%, deflection 9%. No dobra. Co tym razem z Sithowie pokażecie? Czyli tak, ty i Talon. Jaki będę Dotakron dać? Screed damage by się przydał. Tenacity bez znaczenia, health steal jest przydatny, termiter jest przydatny. No to chyba ten sobie wezmę Dotakron. Dobra, i ciekawe, czy dzisiaj się uda. Fajnie by było za pierwszym razem, bo gość pewnie za pierwszym razem większość moich składów zdejmie. Maul zaczął tańczyć, tylko w Marudera niestety wszystko poszło. Nie jest to zbyt dla mnie dobre. No dlatego zrobię tak. A, zabaw immunity miał. Nie popatrzyłem, za szybko kliknąłem, ale na szczęście teraz się podleczył. Teraz do przodu też. Ładny hit od Talon. Ładny też hit od Sayona. Okej. To było can't be evaded. This attack can't be evaded. No to warto tu. Wall hit od... Czyli Talon tutaj jest konieczna. Piękny hit był od Nylosa Basiciem, a wcześniej tego mi brakowało. O właśnie, czyli Talon tutaj jest praktycznie niezbędna. I co dalej? Czy się Lorda uda zdjąć? Teraz już krytów oczywiście nie będzie, tylko na physical damage. Uła, chyba wolę basiciem. Ach, niespecjalnie dużo zrobił. No, teraz dwie tury, to się trochę nastakuje. Myślałem, że trochę lepiej będzie. To powinny być duży hit. O to chodziło. 7-2. Czyli brakowało mi tu ewidentnie Talon. Maruder też się przydał. Super. Super, super, super. Bardzo dobry początek. No to lecimy z dołem, jak się udało Lordzika zdjąć. Myślę, że jakby miał ultimate, to też by było to bez znaczenia raczej. Okej. Okay. Może zacznijmy od Rey. Potem trudniejsza walka Jedi Mastera Kenobiego. Będę musiał Jedi Masterem Luke'em pokonać. A tutaj raczej jestem bez wyboru. Chociaż wolałbym zagrać Jedi Master Kenobi Mirror. Znaczy Jedi Master Luke sobie z Rejem i Dashem radzą. No może sprawdzę przed walką. Rey. Z Dashem. Z Benem. Co tam jeszcze było? I bracia. Można by tak rzec. I gdzieś jest Po. Jest Po. No, Jedi Master Luke 63%. To trochę mało. Więcej trochę procent ma ten skład versus Rey. Więc zagram niestety Jedi Masterem Kenobim. W takim razie tutaj. Czyli tak, ty, Ahsoka Tano, Commander Ahsoka Kenobiego, czy tak bardzo potrzebuję? Może do Qui-Gona sobie zachowam, bo czuję, że raczej tu nie będę chyba potrzebować. Chociaż wicherki Rey, no dobra, to mnie przekonuje. Ten. Dobra. Więc niestety R2-D2 out, a GK wchodzi. Lecimy.
No ciężka będzie bitwa Jedi Mastera Luka na Jedi Mastera Kenobiego. Ale nie tak dawno ją robiłem. Może tak. Okej. Dispel wszystkiego, ładnie wszedł w odpowiednim momencie. Okej. No, niestety nie dobiła się do Healing Immunity. To trochę jest problem. Teraz. Okej. No to teraz Ben. Nie zdążę przed ruchem Rey raczej, żeby był na Healing Immunity. Atak ma ult. W złym momencie dla mnie. Może tak. Żeby po prostu stack Inspired pozdejmować. Ult. Armor Shred w Bena. Inspired tu zdjęte. Dobra, teraz się Rey ruszyła. Te kontry wkurzające. Żółte HP, można iść w Bena. Świetnie. Ej, Outray, dzięki. Ben się wskrzesił, ale to już bez znaczenia. Łapa w górę. Asysty. Ej, można wrócić do Fina. Spadł na strzał. Po też. Czy mam full health? Oby napadnę, żeby mi zaliczyło 65. Git. Dobra, teraz trudna walka, na której się trzeba będzie mocno skupić, między innymi. I tak, Jedi Master Luke, JKR, JKLS, Jolly Bindo, Grandmaster Yoda. Co oni mają? Dodge, Deflection, Armor Penetration. 16% nie jest to dużo, ale misy się mogą pojawić. Co ja chcę? Critical Damage, tylko już nie mam tego super od Jabby. Potencji strasznie dużo tutaj jest. Bym chciał Critical Damage, a Critical Damage mam tylko 2. Bez Critical Damage chyba nie ma co grać. Ten armor się przyda. Szkoda, że potencji tutaj nie ma. Mógłby być trochę przydatny. Dobra. I tak, rozprostować dłonie. I tutaj trzeba szybko grać. Bardzo szybko grać. Co szybko? To zacząć trzeba. Okej. Standard. Po, może tak. Wiadomo. Lecimy do przodu. Kurde, Luka mam w kijowym miejscu ułożonego. A hult. Szybko. Teraz będą mnie obijać jak chcą, bo będą tamt pomijać oczywiście. Okej. Savior. Czy zdążę? Chyba nie, bo już ma bardzo dużo termiteru. Okej.
Grandmastera mocno obijają. Xavier. Ult potrzebny bardzo, bo mogę teraz sobie Wasokę bić. Czyli pół minuty. Stan przyda się. Szybko, szybko, szybko. Padła, świetnie. Kurde, szybko, szybko. Dlatego troszkę będę przyciszony teraz, bo muszę się skupić. Bo musi ta walka spaść. A, to był trochę miss. Grandmastera niestety obijają. Dobra, to już jest raczej win. 2,5 minuty. Ult bardzo szybko odpalił, ciekawe. Grandmaster jest w słabej formie. Żeby się go udało jeszcze uleczyć, że teraz JKR mocno. O, super. W bardzo dobrym momencie JKR swoje zabawy ma. Ul jest Grand, znaczy Jedi Knight Luke. Dobra, 2 minuty na spokojnie. Jeden, dobra. Jest okej. Okay. Najtrudniejsze walki mam raczej na razie za sobą, bo nie wiadomo oczywiście, co jest z tyłu. Dobrze, że Bounty Hunters nie musiałem użyć, bo chcę ich właśnie użyć w tym miejscu. Jakby nie Enfys, to bym tutaj pewnie Darth Vaderem atakował. Z tego, co widziałem, 40% tylko szans ma przez no, na pewno Enfys Nest. Co tutaj jest? Grid dla Enfys, trochę będzie to boleć. Armor Penetration ze statystyk. Dobrze. Czy tak, Bosk, Zam, ty. Dobra. Jakiś Datacron trzeba by im dać. Termiter, chyba zawsze przydatny. Dobra. Można leczyć. Zaczną piersi pewnie. Mimo tego, że mam ZAM w teamie. Albo i nie. No dobra. Ciekawe, że się zmienił teraz target. Deflection. Taunt. Special, żeby ruszyć boska. O, teraz się niestety ruszyli. Aj, czemu się nie ruszył Bosk? Chcieli dostać dużo termiteru, niestety. No jest trochę problematycznie. O, dispel. Muszę się dobić do Fina, bo potrzebuję... Payout jest i. Tak. Dobijmy go. Mando. Dzięki. Ciach. Coś ciężko będzie chyba od banery odzyskać. Dobra, Rey została. Bosk i Fennec nie są pełni. Może special, żeby przedłużyć troszkę tą walkę, żeby chociaż Bosk odzyskał. Nie udało się niestety.
Dobrze. Co dalej? Mamy Beskara teraz i na niego Wampa. Jedna walka tylko Wampą jest na ten skład. Była wygrana. Critical Hidden. A, tylko działa na jedną postać. Ten na City Hellstream. Spoko. Stana. Chyba nie ma tutaj żadnego. Niech sobie przypomnę. Wandor chyba nie ma żadnego. Dobra. Co tu dać? Potency czy Tenacity? Potency Health Steel. Może bym szukał czegoś więcej. O, taki Potency, Tenacity, Protection, Health. Taki chyba będzie w miarę spoko. Trzeba będzie się przebić. Tutaj muszę szybko klikać, bo Wandora trzeba załatwić. I on prawdopodobnie tylko za AOE spadnie. Bo Alfri będzie cały czas wskrzeszona przez Wandora. Więc muszę się stakować i za AOE go zdjąć. Chociaż może być troszkę bliska ta walka i tak. Image immunity, okej. Tak. Damage per time, jak będą chodzić na Wandora, też będą przydatne. Na pewno tu. Szkoda, że nie skontrował Wampa w Wandora. O, nie ma wskrzeszenia, bo nie miał. Nie miał prepare. Co to peszek? Idź, ja, do widzenia. A, damage immunity. No nic, niewiele to zmienia. IG out. Do śmieci. Tam było słychać, że poszedł. No to był to świetny wybór. Wampa był przed nimi, to zaczął to dzięki temu full. Oho, gra widzę, że lekkie zwisy złapie, to trzeba będzie zresetować. Mon Mothma, Django i Geonosianie. A ja mam chyba jeszcze dwie legendy. Trzy. I jeszcze Dasha Spendara, albo Kasha Spendara, jak mówią niektórzy. No to super. Trzeba grę zresetować i pomyśleć nad tym, jak to wszystko rozplanować teraz ładnie. Dobra, zacznijmy może od pola górnego i może odpalmy najpierw kasyno, atakując Bad Batch. Nie mogę im żadnego datakronu dać, to boli, ale mam nadzieję, że niedługi czas i to zmienię. Offense up, kiedy wejdę. Chodzi, no nie najlepiej. Patrząc na ich speedy, powinienem zacząć przed nimi. Echo chyba mam ciągle dość szybkiego, 365 speed. Tam po 270 speed ma Anakin i Ki-Adi-Mundi, więc myślę, że powinienem zacząć pierwszy. Taką mam nadzieję. No, git. Ej. Stany rozeszły się poza Ki-Adi-Mundim. Okej. Okay. Kurde, nie spadł Qui-Gon teraz dopiero. Ale na szczęście Anakin stoi w stanie. Git spadł, dobra. I 6-5 jak zwykle. Elegant, znaczy jak zwykle. Tak jak być powinno, nie jak zwykle. Lecimy na Radusa i tutaj SLKR z Crew. Oni solo, znaczy oni sobie dadzą radę. Solo widziałem, że 75%, nie mam sensu aż tak ryzykować, ale no zbieram powoli banery, bo przeciwnik wystawił dość słabe składy, więc będzie on w ataku mocno przygotowany, także tutaj każdy baner będzie na wagę złota po prostu. Okej.
Już myślałem, że Krumi zniknął, a on tylko skontratakował. Ale no. Niestety ability block trochę boli. Kruma healing immunity i stun teraz. Okej. Chyba tak. Ulta muszę raczej odpalać. Och, się rozpędzili. Nie wygląda to walka najlepiej, szczerze powiedziawszy. Okej. Dobra, ty swoim ultem niewiele mi robisz. Nawet chyba mi banner dajesz jeden, dzięki temu, że nie mam protection. Ale healing immunity niestety się mnie trzyma. Może być ult. A, nie bardzo chcę jej jeszcze załatwiać, ale niestety 66. Kurde, trochę mało banerów. Może trzeba było od początku trójką grać, żeby ładować ultimate. No nic. Lecimy na Malgusa, bo już tamtej walki tak nie cofnę. Support. Gdzie jest tamburyn? Dobrze. To się przyda. A co oni mają? Relik 7, Malgus. Bardzo dużo health steal, bardzo dużo armor. No nieźle. Damage over time tutaj za bardzo oni nie narzucają, ale ten armor, health steal, będzie długa walka, nawet Eternalem się zapowiadać. Muszę na pewno zdjąć Malgusa i Malaka, patrząc na ten armor. Dopiero potem się zająć resztą. Ale niezły, niezły, naprawdę fajny datakron się gościowi trafił. I to jest chyba tylko 9. Nie, 8 level, to nie była 9 nawet. Więc nie robił reloli. No, ład tutaj szybko spada. No, dobili się dość szybko. Nie mam wyboru. Wszyscy mają ten deceived. Dobra, ale muszę szybko klikać, bo mają dużo armor, żebym się przez nich zdążył przebić. Ach, wiedziałem, że zabraknie. Jeszcze nie? Dopiero teraz będzie ult. Aha, akurat kiedy on dał, musiał rzucić. Dobra, ult. Daupt się mnie trzyma. Okej. No to wiadomo, talon, żeby nie dawało im speed. Spadła. Dobra. Teraz tak, linki dam po to, żeby odzyskać sobie trochę protection. Po to one tutaj... po to je tutaj rzuciłem. Na razie jestem full. Dobra, jest full, można kończyć. I 65. No dobra, mamy statki i tam pewnie Profundity i Exa na mnie czekają. Profundity już widzę. Pewnie statkami gościu ugrywa przede wszystkim. O, Profundity Exa negocjator. Ale na to wszystko w teorii jestem gotowy. W praktyce się okaże. Okej, ale skończmy najpierw dół. Zacznijmy od Motby i tutaj Solo Ray. Dam jej Health Steal. 40%. Potency nie ma znaczenia, ale dlatego Health Steal sobie dam ten datakron. I solówka, bo tu raczej nie będzie mi potrzeba zbyt wiele.
Dzięki Healthsteal. Zobaczymy, ile się uda banerów ciągnąć, chociaż przez bonusowe protection się przebijają, bo zyskają dużo dużo termiteru, niestety. Właśnie się przebili. No, Ray. Coś się nie chcesz ruszyć. Damage immunity aż. Nie jest najlepiej. Dobra. Kayla czy Pao? Wolę chyba Kayla zdjąć. W następnej turze Pao. Jak się uda. Coś ciężko to widzę. Ten Healthsteal na pewno pomaga. Muszę tak zrobić. No trochę ryzykownie, trzeba było chyba jednak Bena solo wziąć. Dobra. Okej, okay. Już jest raczej spokojnie, bo już będą mieli dużo, dużo mniej termiteru. Tylko trzeba jeszcze... A, tutaj Rebel Scouta powinienem atakować wcześniej. Nie. Naprawdę bardzo dużo termiteru uzyskują. Okej, okay, teraz się trzeba wyleczyć. Dlatego specjalnie uderzam w trupera. Żeby nie zdjąć zbyt szybko base'a, bo on tylko ma gear 12. Dobra, ult. Zobaczymy, czy to już wystarczy. Chyba nie, bo... Full akurat stoi Malbus. Dobra, jest. No, troszkę ryzykowna walka była. Na przyszłość no to trzeba z Benem grać. 68, okej. Okay. No to Django. Na Django. Tylko zobaczmy, jaki to datakron jest. Czy z Retribution? Kurde, niestety tak. Bo ja tu chcę Imperial Troopers zagrać. Vaderem nie ma sensu. A, mam dasha. No to dash. Z Imperial Troopers, gdyby nie Retribution, to by było bardzo bardzo fajna walka. Czy grać w 5 czy w 4? Dash ma tyle mocy, że chyba w 4 powinno wystarczyć. Czy mam coś dla Bounty Hunters jeszcze? Nie. A, dobra. Nie ma co patrzeć. Dobrze sobie przypomniałem. Muszę ten przecież dać na takron dla Dasha Rendara. Bo bez niego bym tutaj mógł nie przejść. Dobra. M-Basic. Nie chcę kontr od nich wszystkich. O, i tak dostałem dwie. Daisy może siądą? Coś tam siadło. A, basiciem trzeba było atakować generalnie. I chyba koniec. 6-3. Trochę mało banerów, szczerze. Okej. Okay. Geo jeszcze zostają. No to tutaj Vader. Nie ten. Ten Datacron z wskrzeszeniem. Kolejne ładne banery będą. Zobaczymy, czy się ruszy pierwszy, czy nie. Ruszył pierwszy. Dobra, teraz tylko byle nie zepsuć.
język. I do widzenia. Ładne. Dobra. To zostaje w sumie chyba najtrudniejsze, co by nie powiedzieć, setki. 1416. Nie jest źle, nawet chyba bardzo dobry wynik. Dobra, czyli tak. Imperium, Fanalizer, Mirror, Negocjator. Dobra, zacznijmy może od razu od Fanalizera, bo to jadę zgodnie z instrukcją i tyle. Na trzech atakerów. Więc tak, First Order. I tak. Silencer. Echelon i SF TIE. Reszta First Orderów i Jedi Consular. Tak, dobra. Gram na Exeka, trzech atakerów. Hux, TIE, Silencer, Echelon, SF TIE, Crew, First Order, TIE Fighter, Pilot, Jedi Consular. Dobra. No, mój przeciwnik będzie musiał się prawie, że z tym samym mierzyć. Pewnie na statkach wygrywał, dlatego jest tak wysoko. Podejrzewam. Dobra. Czyli tak. IG Hunted. Tak. Silencer Basic na IG-a. Teraz tak. I Crew. Dobra. Teraz Echelon spada. Silencer Special na Xanadu. Och. Dobra, żyje. Okej. Basic. Spad. Call Shuttle. Dobra. Dajmy sobie termiter. Silencer musi być tu. A. Przyleciał ten i nie mam go jak zdispelować. To jest problem. Teraz muszę grać, że tak powiem, na czuja. Big hit. Ach, nie szedł stan, ale dobra, i tak ten go podleczyłby. Jest stan. Minus 3 tam było? Może... Może tak. Basic. Była dodge. O, to jest raczej przegrana. Jak spadł shuttle i nie zdispelowałem tego, to jest raczej koniec walki. Że tak. Oj, nic z tego nie będzie. Big hit. No, chociaż tyle. To jest do dobicia. Jeden plus. Ach, nie wszedł stan. Nie ma dwóch basiców. No i został mi sam. Ach, Boba nie chce spaść. Ale spadnie. Basic czy special? Basic. Muszę jego dobić. Dobra. Ach, nie wszedł niestety stan. Jeszcze to jest do wygrania. Ach, wyleczył go, ale to w sumie niewiele zmienia. Na szczęście się przez niego przebiłem. Leczonko. Special. 60, strasznie mało banerów, ale ostatnio jak grałem, to było 61, więc
bez różnicy dużej. Dobrze, że spadło za pierwszym razem. To jest ogromny plus. Dobra, trzeba polecieć na Profundity teraz. To co, lecimy. Może tym razem się uda Profundity pokonać. I tak. Emperor najpierw. Jest Emperor. Bomber. Tym razem chyba już mam złote na nim mody. Nie jak poprzednio. Tak. Mam na nim złote mody. I wracamy do Imperium. Czyli Darth Vader. I oczywiście Bomber, Interceptor. Niektórzy dają Skimitara. Też tam. Dobra. Standardowy tam skład jest Stark, Emperor, Vader, B. 28. Lecimy. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście zaczynają od Vadera, jak zwykle, zazwyczaj. Okej. Okay. Trójeczka. Nie mam wyboru. Special. Bombki. A raczej detonatory. No, Maruder się dzisiaj trzyma dość. Dobra. I teraz tak. Koniecznie Bomber. I koniecznie Basic. Spadł, świetnie. No to teraz wiadomo gdzie. Puu! Pięknie. Dobrze to wygląda na razie. Vader się trzyma dzisiaj pięknie. Trochę offense, dispel ładnie. Ten się chyba spali. Dobra. Okej. Okay. Nie mam jeszcze ultimate'a. Niech wlatuje interceptor. Basic. Special. W sumie mogłem leczyć Emperorem, straciłem jeden banner. Chociaż może jeszcze jedna tura? Nie, nie będzie. Okej, okay. No cóż, jeden banner chyba mogłem jeszcze odzyskać. 6-7. Okej, okay. Zostaje tylko negocjator Mirror w teamie z Rexem. To Mirror, którym gram cały czas. Empire, Pilot, Galactic Republic, Anakin, Fives. Ciach, 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 ciach. Dam full skład. Klon sierżant może sobie zostać najwyżej na dobitkę, ale mam nadzieję, że tej nie będzie. Czyli tak, negocjator po drugiej stronie u mnie jest Kenobi, TIE Fighter, Umbaran, Anakin i reszta Galactic Republic. Dobra. Można polatać. Zobaczymy, co będzie. Oby za pierwszym razem wszystko. Special. Basic, nalot na Anakina. A, trochę lipa, bo niestety buff immunity miał Anakin. Okay. Nie mam wyboru. Special, bo Anakin dostanie. I chyba Y-Wing teraz, bo możliwe, że Anakin spadnie. Zobaczmy. Ach, troszeczkę niestety, ale zabrakło. Ale już do widzenia. Świetnie, świetnie. Świetnie, świetnie, więc warto i tak było Y-Winga, bo zdecydowanie większa szansa była na to, że Anakin po prostu spadnie. Oczywiście leczonko. Dobra, teraz full Umbarana. Ach, poszli w Anakina.
akurat tanta nie miałem. O, mój pilot ledwo stoi, ale akurat plokon przyleci w odpowiednim, chyba najbardziej odpowiednim momencie. Dam termiterki, że Anakin mi nie spadnie jeszcze. Ach, basiciem pewnie bym go zdjął. No teraz można troszkę żałować. O, piękny dodge. Dobra, special, bo będą aż trzy. O, wszyscy trzej spadli, no to ładne. Może tak. Dobra. Special, chyba niestety ultimate będzie po drugiej stronie. Bo po mojej też. Ale chyba nie, chyba niestety zabierzesz mi banner jakiś? Nie, basic tylko miałeś. Uf. Koniec. O, teraz. 70. No, na koniec ładne banery. Dobra, wszystkie statki spadły na raz, więc elegancja Francja. I finał jest taki, że 1832 banery. Całkiem niezły wynik, trzeba to przyznać, więc jest duża szansa na to, żeby wygrać finał. No, wszystkie trzy pod rząd na sam koniec data Chrono Lorda Vadera. To się okaże. Trzeba poczekać, aż przeciwnik zagra i zobaczymy, co pokaże. I przeciwnik już rozegrał wszystko. Od razu możemy przejść do statków, bo reszta cała spadła za pierwszym razem. No i na statkach, jak widać, malewo spadło na jeden raz, natomiast nie dał sobie rady ani z Exe, ani z Profundity. Ciekawe, myślałem, że mu pójdzie dużo, dużo lepiej, a jak się tak przyglądam, to totalnie nic mu tu nie poszło. Ciekawie to wygląda, ale fajnie, finał się udało wygrać, więc w tej rundzie pierwsze miejsce. I cóż, żegnamy niemiło Dodge Meta, koniec fioletowych datakronów, koniec datakronów dla Lorda Vadera przede wszystkim i Dasha Rendara, który wkurzający też był. Można te fiolety pożegnać. Wreszcie, koniec. Długo to zeszło, jak widać do 28 grudnia, więc jeszcze na arenie przez dwa dni będą. Ale na pewno to nie jest koniec w przyszłości. Myślę, że na pewno powrócą jeszcze z datakronami Dodge. Tylko kiedy? To się zobaczy, ale z racji tego, że dużo reroli teraz nie da się zrobić, to naprawdę ogromni krakeni będą mogli sobie tylko pozwolić na takie rzeczy, jak były teraz, gdzie na przykład 100% Dodge był albo i nawet nieco więcej. Masakra. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Następna Grand Arena to będzie 3v3, jak zwykle, ale to już w nowym roku. I cóż, wszystkiego dobrego na nowy rok. Oczywiście, jak się rozpocznie styczeń, będzie powrót do tych filmików z najlepszymi omikronami i podsumowaniem roku 2022 w Galaxy of Heroes. A i cóż, życzyłem, żeby ten rok był lepszy w Star Wars Galaxy of Heroes. Dla nowych graczy chyba jest dużo cięższy, dla starszych graczy jest fajny chyba, chociaż no, na pewno przez właśnie te datakrony nie był dla wielu miły i no, na pewno kilka osób, jak te datakrony weszły fioletowe, to zrezygnowało, bo się naczytałem o tym na różnych streamach zagranicznych. Ale mniejsza o to. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to spokojnie możecie je zadawać w komentarzach. A ode mnie to tyle i co? Wszystkiego dobrego w nowym roku, bo to jest ostatni taki filmik z takich, powiedzmy, luźniejszych, niezaplanowanych od A do Z. Będą tylko po prostu jeszcze o datakronach na pewno, no, które wchodzą teraz z nowym Conquestem. Co o nich myślę? I może o datakronach wreszcie poradnik uda mi się zrobić. Zobaczymy, jak będzie z czasem. No nic, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych Grand Arenach i filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.